Szokujące doniesienia TVP, w Polsce ma stanąć 100-kilometrowy płot. Jak się okazuje, będzie on oddzielał województwo świętokrzyskie od podkarpackiego. Znamy powody szokującej decyzji. Sytuacja wydaje się być poważna. TVP przekazało szokujące doniesienia. Na granicy województw świętokrzyskiego oraz podkarpackiego ma stanąć 100-kilometrowy płot. Znamy powody podjęcia takich działań, sytuacja jest bardzo poważna. Doniesienie TVP, na granicy województwa świętokrzyskiego z podkarpackim stanie 100-kilometrowy płot. Władze województwa świętokrzyskiego zaplanowały budowę 100-kilometrowego płotu na granicy z województwem podkarpackim. Jak się okazuje, powodem takiej decyzji jest zatrzymanie podkarpackich dzików. Prawdopodobnie są one nosicielami JASW, czyli zabójczej dla trzody chlewnej choroby. W ostatnim czasie ogniska choroby zostały wykryte w okolicy Tarnobrzega oraz Annopola w województwie podkarpackim w pobliżu granicy ze świętokrzyskim. Władze obawiają się, że dziki przedostaną się na drugą stronę Wisły oraz będą dalej roznosić śmiertelną chorobę. Wskutek takiej sytuacji podjęto decyzję o tym, że konieczne będzie podjęcie konkretnych działań w tym kierunku. Dzisiaj naturalną barierą jest Wisła, ale jak wiemy, dziki doskonale pływają i mogą się w każdej chwili przedostać, jeżeli będą płoszone, straszone lub będą poszukiwać pożywienia, główny lekarz weterynarii, dr Lek. Wet. Bogdan Konopka. Konsultacje głównego lekarza weterynarii z wojewódzkim sztabem kryzysowym zakończyły się propozycją podjęcia działań, które miałyby na celu zminimalizowanie ryzyka przeniesienia się choroby na teren województwa świętokrzyskiego. Powstała taka myśl strategiczna, żeby chronić nie tylko województwo świętokrzyskie, ale kraj. Wspólnie z województwem podkarpackim tworzymy taką linię demarkacyjną, która uniemożliwi przedostawanie się dzików, przekazał Bogdan Konopka. Na granicy województw ma zostać ustawiona siatka o długości ponad 100 km w sąsiedztwie drogi krajowej nr 79, odcinek Kraków, Sandomierz, oraz dalej wzdłuż wojewódzkiej drogi nr 777, Sandomierz, Zawichost. Prawdopodobnie jest to ostatnia linia obrony przed nosicielami choroby z Podkarpacia. Dwa. Wideo, kuriozalny wypadek. Podwójne potrącenie na rondzie. Ucierpiała kobieta udzielająca pomocy 3. Prace nad budową mają się rozpocząć 15 września. Jak przekazał Rafał Nowak, wicewojewoda świętokrzyski, szybkie terminy wynikają z chęci szybkiego ustabilizowania sytuacji. Jeżeli w regionie zostanie wykryte zakażenie, zostaje on objęty kwarantanną na 40 dni. Wówczas nie ma możliwości wywożenia ani sprzedawania trzody chlewnej, co generuje z kolei ogromne straty finansowe.
Od początku roku ponad 53 tysiące świń zostało uśpionych lub padło wskutek wystąpienia ognisk pomoru. Źródło: TVP Info.